Na boisku Orlik w Kościelcu odbyły się gminne zawody sportowe w piłce nożnej chłopców w kategorii młodzieży i dzieci. W zawodach wzięły udział trzy reprezentacje szkół w kategorii dzieci. Szkoła podstawowa w Trzęśniewie, szkoła podstawowa w Ruszkowie I oraz zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu. Natomiast w kategorii młodzieży swoje mecze rozegrali zawodnicy ze szkoły podstawowej w Ruszkowie I oraz z zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu. Ja bardzo cieszę się z tego powodu, że wzięliście udział w tym turnieju. Mam nadzieję, że najlepsi zwyciężyli i sądzę, że dalej w dalszym ciągu będziecie rozwijać swoje możliwości, czego Wam życzę. Przegranym oczywiście takich nie ma, ale ci, którzy zajęli dalsze miejsca, no życzę, żeby w przyszłości powalczyli o to pierwsze miejsce. Drodzy, ja Wam bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięliście udział, że poświęciliście ten swój drogocenny czas, gdzie powinniście być na zajęciach i przeznaczyliście go na to, żeby wspaniale brać udział w zawodach gminnych o Puchar Wójta Gminy Kościelec. Z tego miejsca chcę również podziękować Panu Wójtowi za ufundowanie pucharów i przede wszystkim za to, że dzisiaj z nami jest i również Wam pogratulował. Ja wszystkim Wam gratuluję, a szczególnie tym, którzy zajęli pierwsze miejsce, bo wiem, że będą reprezentowali naszą gminę na dalszym szczeblu i z tego miejsca życzę Wam powodzenia. Dziękuję. Ostatecznie wyniki turnieju ukształtowały się następująco. W kategorii młodzieży pierwsze miejsce zajęła drużyna z Kościelca, a na drugiej lokacie uplasowali się zawodnicy z Ruszkowa I. W kategorii dzieci pierwsze miejsce zajęli piłkarze z Kościelca, drugie miejsce wywalczyła drużyna z Ruszkowa I, a trzecie miejsce zajęła ekipa z Trzęśniewa. Organizatorem zawodów był zespół szkolno-przedszkolny w Kościelcu. Puchary ufundował i wręczył wójt gminy Dariusz Ostrowski wraz z dyrektor szkoły w Kościelcu Dorotą Gaudyn. Zwycięzcy swoich kategorii powalczą na etapie powiatowym.